Każde działanie podejmowane przeze mnie w Parlamencie Europejskim ma bezpośredni wpływ na mieszkańców województwa łódzkiego i łodzian. Większość prawa obowiązującego w Polsce tworzona jest właśnie tutaj, w Brukseli i Strasburgu, skąd pochodzi także większość pieniędzy przeznaczanych na inwestycje ułatwiające nam życie, od nowych dróg, przez pomoc żywnościową dla najuboższych, po badania naukowe. Stąd też tak wielkie znaczenie wysokości budżetu Unii Europejskiej i podziału tych pieniędzy w ramach poszczególnych polityk. Jak istotny jest wpływ ustawodawstwa europejskiego, pokazują najlepiej ostatnie głosowania w sprawie ACTA, praw pasażerów, zabezpieczeń przed dyskryminacją ze względu na płeć czy pochodzenie, ograniczenia uprzywilejowanej pozycji banków i oznakowania żywności, stawek roamingu czy poziomu ochrony naszych danych w internecie. To wszystko ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia wszystkich łodzian, ochronę im praw jako konsumentów, obywateli i pracowników. Od 2009 roku szczególnie koncentruję się na opracowaniu metod ograniczenia rosnącego bezrobocia wśród młodych ludzi i zapewnienia równouprawnienia kobiet w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.